informować Państwa na bieżąco, a jednocześnie Państwo, żebyście mieli bezpośredni dostęp do informacji pełnej i wiarygodnej. Także Panie Prezesie, bardzo proszę, Pan Prezes Grzegorz Kocor, w skrótowej oczywiście wersji powiem Państwu skąd i dlaczego. 359, natomiast już planowane na 2009 nowy roku, to że w tej nowej taryfie są 4 029 724 zł. Różnica tych wszystkich podziałek to jest 718 tysięcy. Ja powiem Państwu tak. Ta działalność powinna być działalnością non-profit. Co to znaczy non-profit? Na granicy zysku. Taki rzeczywiście zysk w stosunku tej wartości, czyli kosztów poniesionych na wytwarzanie tego ciepła, a przychodów planowanych, przychody są planowane na 60 tysięcy do góry. To jest 1,5% rentowności. One nie są dobre na ten rok. Co to mówię, cenu bałki. Głównie kopalnie zmniejszają wydobycie, zmniejszona woda, jest zwiększona cena, niestety. Woda wzrośnie o 2,68%. Na dzień dzisiejszy 1 metr sześcienny wody kosztuje 2,61. Nie mówię o przynajmniej netto. Od 1 kwietnia będzie to koszt 2,68. Ścieki wzrosną o 8,14%. Na dzień dzisiejszy jest to cena 4,42 plus VAT. Od 1 kwietnia będzie to cena 4,78 plus 7% VAT-u. I tak jak w tamtym roku Rada Miejska podjęła uchwałę odnośnie dopłaty do ceny ścieków 29 groszy za metr sześcienny netto, tak ta uchwała obowiązuje, także Państwo będą obciążani o te 29 groszy mniej. Podwyżka nasza spowodowana jest głównie wzrostem kosztów energii elektrycznej. W roku 2008 wzrost energii elektrycznej wyniósł 31%, jak również wzrostem opłat związanych z zakorzystaniem ze środowiska i podatku podmiotowości o 10%. To są główne składniki, które mają wpływ na wzrost kosztów wody i kanalizacji. Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć, jaki był cel dzisiejszego spotkania? Po co ono zostało zorganizowane? No przede wszystkim, żeby udzielić pełnej informacji mieszkańcom szczereckańskim, którzy są zainteresowani losami miasta. Przede wszystkim informacje u źródeł, żeby nie było to na zasadzie pomówień, mitów. Wszystkie sprawy, które bulwersują mieszkańców, albo są przedstawiane bezpośrednio przeze mnie, albo moich współpracowników, bądź też są poruszane w pytaniach przez mieszkańców. Tutaj... To jest najlepsza forma informowania mieszkańców o tym, co się dzieje. Tutaj głównie była mowa o podwyżkach podczas dzisiejszego spotkania. Wody, ścieków, ogrzewania, tak? Tak, bo ten temat bulwersuje mieszkańców gminy i strzelec-gajewskich, dlatego chcieliśmy, żeby mieszkańcy otrzymali pełną informację, dlaczego te podwyżki, dlaczego w takiej wysokości, skąd się wzięły, jakie są uwarunkowania i co zamierzamy zrobić, żeby w przyszłości takich drastycznych podwyżek nie było. Takie spotkania dla mieszkańców w Strzelcach to standard? One są często organizowane? Tak, to jest standard. Jak tylko objąłem funkcję burmistrza strzelec-gajewskich, są to regularne spotkania, które się odbywają zarówno na terenie miasta i przynajmniej dwa razy w roku w każdym sołectwie w gminie.